performance anomaly detected. Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was w kosmicznym więzieniu. Początek 26 dnia awaria grawitacji. Ktoś majstrował przy systemach grawitacji. Otrzymujesz 2 punkty obrażeń z każdym ruchem podczas walki. A, dobra, że się nie można ruszać podczas walki. A to słabe akurat, bo ja się często ruszam. Dobra, mogę pogadać też z Lomo. Siema, Lomo. Co tam? Jak tam? Jak zawsze miło cię widzieć. Twój profil jest gotów, ale mam coś lepszego. Ludziska zauważają, że coś cię łączy z niebieską magią. I to, ziom, jest szansa, na którą czekaliśmy. Musisz im udowodnić, że nie jesteś popychadłem. Musisz pokazać, że trening na siłce, niebieska magia przynosi efekt. Zabij strażników 3. To będzie szybka robota. Wystarczy, że zabijesz 3 strażników. Ja zajmę się resztą. Rozgłaszanie plotek to moja super moc. Nie ma innego sposobu? Posłuchaj, tkwię w tym biznesie wystarczająco długo, żeby wiedzieć, czego pragną klienci. Czego pożądają i czego się boją, to przyciąga ich uwagę. Są inne sposoby, ale ten jest najłatwiejszy, zaufaj mi. Ja zajmę się resztą, rozgłaszanie plotek to moja supermoc, a to już było. I o to chodzi. Spotkajmy się, jak będziesz po robocie. I hej, trzymam kciuki, ziom. No nie, muszę lać strażników po mordzie. Jeszcze dzisiaj, kiedy to jest... Dzisiaj to by było słabo się napierdzielać ze strażnikami. Na pewno sobie zgarniemy złom, ziom. I tutaj też złom, ziom. Tutaj nic już temu nie mogę, nie? Kurczę, no właśnie. No tutaj już taka miejscówka... Szkoda, że z nim dalej gadać nie można, jakiejś interakcji czy czegoś tutaj by było. Albo nawet jakieś misje. Te misje te już u tych, co już zrobiliśmy fabułkę, to też są takie trochę dupowate. Tylko żeby coś tam pozabijać w jakiejś tej ilości, nie? Nie wiem, tak ja bym powiedział, średnio bym powiedział. Czekaj, bo tu mamy też mięso wyrsta. Ja nie miałem czasem mięso wyrsta też w czymś. Sprawdzę tutaj, nie? Bo one tutaj mają dostęp do moich bagaży. Ja nie miałem tutaj czasem też mięsa wyrsta. Nie, nie mam. Czy ja coś mogę jeszcze połączyć? Kłaczków nie połączę, bo tu jest 10. Kebaby hakujące. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. To mamy. Mamy jeszcze majcherek drugi. Czy ja coś tutaj jeszcze mogę fajnego zrobić? Tego nie mogę, bo nie mam tych kolcy. O, ja bym mógł zrobić więcej paralizatorów. A, ale tylko, że to jest oczyszczony złom. Nie, oczyszczony złom to... A, to nie, to bym mógł zrobić jako broń. Realizator. O, dobra. Okej. Okay. Wzmacniacz krwi. Dobra. Idziemy chyba do laboratorium, bo to będzie chyba taki najlepszy na ten moment nasze przejście. A zobaczmy sobie tylko, jak wygląda droga. W laboratorium jest tutaj, tylko żebyśmy mogli lać strażników, to tu będą jakieś strażniki. Tu też, w sumie tutaj też. Tą drogą. Nie idźcie drogą niesprawiedliwości, bowiem to... Kurczę, no tu i tu są fajne te rzeczy. Mijący trup. Może do łazienki, bo się wykąpiemy? To by na to. Dawno mi w łazience nie było. I teraz nie pamiętam, czy w laboratorium... Nie, nie w laboratorium. Chyba wydaje mi się, że w tym innym miejscówce był ten szczur, który musiałem dać grzyb szału, żeby go... Chciałbym go też sprawdzić, nie? Ale dobra, pójdźmy sobie do łazienki tym razem. A co? Zaszalejmy w łazience. O, tu dostaniemy cyk. Kwiatuszek nadziei. Tam mam kłaczki, ale kłaczków to ja nie...
szlam. Mogę zabrać, no najwyżej będę wyrzucał go, nie? To można bimberek porobić, jakby się chciało, ale komu to, na co to komu? Gnięcie, choroba, głód. Nadzieja. A czekaj, ja bym mógł tutaj usunąć chorobę. Cyk. I mógłbym tu sobie... O, czekaj, bo ja nie mogę tutaj teraz... Krzyć sobie głód. Czekaj, bo ja nie mogę się nastawić na tego ziomeczka. Do tego, co skanuję, bo przecież ja mam nielegalne moduły hakujące. Nie wiem, do tego chyba... Dobra, cyk. Dobra, ale tu... A, tutaj będę mógł też te materiały porozkręcać. Akurat to by się przydało. Chociaż tkaniny, nie wiem, czy ja już wykorzystuję do czegoś jeszcze te tkaniny. Jeszcze mam brud? A, nie, a ja się nie wykąpałem czasem przed chwilą? Mam nadzieję, że nie wyjdę teraz prosto na... Oho! Oho! Uff! Poszedł. Tu jest usunięcie, tylko bym potrzebował mydła, ale już nie zdobędę mydła. Tu mogę jeszcze pozbierać jajo. Ajo, jajo. Strażnicy, wciąż zwracają mi gitarę. No to kup se mandolinę. O, cyk. Kompu, kompu. Idziemy stąd. Poczekaj, tak żeby mnie ten nie przeskanował. O, tu jest mój szefuncio. Dobra. Zyskaj usunięcie choroba. Aha, choroba usunięcie, ale to nie brud. No dobrze. To co? Cyk. I cyk. I teraz tak, lejemy. Bo chcemy do laboratorium przede wszystkim, ale lejemy tutaj pierw strażników. O, tylko że ja się teraz tu ruszać nie będę mógł. Oj, oj, oj. Ile jeszcze mamy? No to możemy jednego szczyry słowa, nie? Dobra. Zróbmy to tak. Syk. Aha, i teraz ja. Dziewięć. Dało mi się jeszcze go napnąć. Dobra. Powinien paść. Dobrze, elegancko, to mi się podoba. A, tylko nie będę mógł się tym ruszać szczyry słabym teraz. To niedobrze. Nie, proszę mi nie strzelać z mojego szczurka. Dobrze, oddał mu. O, ty gnoju. Ty gnoju. Cyk. Boom. No i teraz po typie. Aha, tylko teraz... No właśnie. Dobra, oberwam. Proszę zostawić mojego szczurka. Nie skupiam się na tym teraz. Nie, tu jeszcze nie będzie do leczenia. Dobra. O ty gnoju, żeś mnie ruszył. Cyk. Aha. Tutaj mu krwawienie powrzucamy. Elegancko. O, też dobrze, dobrze, dobrze. A tylko teraz bym musiał się ruszyć. I nic mu się nie stało. To jest tylko na mnie? Ten efekt? Teraz zastanawiam. Dobra, cyk. Cyk. Aha.
Tu. Cyk. Dobra. Krwawienie. Cyk. I gryzionko. Dobra, kasta pozbierana, te wszystkie części... O, pałka elektryczna też dostałem tutaj, proszę bardzo. Cyk. O kurde, oko nie będę mógł zabrać. Zastanówmy się, czy my byśmy chcieli zabrać oko na Maroko. Tylko... Zamiast tego. I mogę tu się jeszcze lać z kretofrugiem. Idziemy. Panie kretofrugo, postaw nam tu frugo. Ty, 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 ty. Dzień dobry. Bydlak. Bydlaczek. Gdzie mi z tym jęzorem? Haj. Bo ten nie wiem, czy nie będzie wybuchał. Ale to dobra. Dobra. To i tak będzie dosyć łatwe. O, mógłbym teraz tu. Cyk. Nie, myślałem, że on ten robi boom, ale on nie robi boom. Oho. Zapomniałem, że ja nie mogę się tutaj bardzo ruszać. Cyk. A to tylko chyba moja postać nie może się ruszać, z tego co widzę. Ruch naprzód. Odnosi obrażenia, tylko moja postać, nie? Dobra. Jeszcze się na mnie tutaj nie drzeć. Cyk, cyk. Cyk, bum. No i pięknie, elegancko. Ciosa, dawaj. I teraz tak, tu. Aha, no właśnie, ja się nie mogę ruszać. Zapominam ciągle o tym. Dobra, kasa, kasa, kasa. Weźmy co możemy, resztę nie weźmiemy. Reszta tej skóry szczura mi trochę szkoda. Że zamiast kępki włosów. No. Tak zróbmy. Cyk. Kasiura. Idziemy do laboratorium zaraz. Oho. No tak. Ale to mogę zrobić tak. Tu. Cyk. Szlamu nie chcę. O, ale tutaj bym mógł też strażników lać. Ale to nie są strażnicy chyba. To się nie liczy chyba jako strażnicy. Wydaje mi się. Tu mogę też rozkręcić to. No mogę. Ile mam śrubokrętu, ale nie mam tego. Dobra, śrubokrętu mam trochę więcej. To sobie, to jest nadzieję, mam 100% nadziei. To może nie będę teraz już ten. Dobra, idziemy dalej. Do laboratorium z Lanaxem pogadać. Bo to jest teraz dla nas istotne. Nie chciałbym tego zamieniać teraz. Średnio. Bo tego bym też nie miał gdzie schować w tym momencie. Ale tu też możemy tego, lać na mordę tego strażnika, nie? Chyba, że kebaba bym już zużył. Chodź, lejemy się. Dawaj. Dawaj! To jest wojna! A tych użyłem, to teraz tak. Magnus, dawaj. Dawaj szczyry, albo szczyr T-1000. I bym mógł wtedy jeszcze śmierdziela zużyć, proszę bardzo. Dawaj, lejemy strażnika. Cyk. Cyk. No i ładnie, już krwawieniem wejszło. Dobrze jest.
Teraz cyk. Rusz naprzód. Ugryź. Ugryź. No i elegancko. Dobra. I rusz wstecz. Dobra, łatwo. Przyciągnął mi szczura! Bydlak jeden. Cyk. Lejemy. Robocika. Myślę, że dużo wytrzyma. Dobraj. A tutaj dziabniemy. Dobra. Robot pokonany. Idźmy. Waćpany. Róż dwa razy naprzód, to mogę zrobić. Cyk, cyk. Gryzionko. I cyk. O, przyciągnął mnie gnojek. No to skubany. Nie, dobra. Gościu pada już. Chyba, że jeszcze go tutaj z dystansu pociągnę. Łatwiutko. Bierz wszystko. No i kasiurkę. Oczywiście wymieniamy na kasiurkę. Cyk, cyk, cyk. Gościu padł. I czy my mieliśmy tutaj tego szczura? Nie, to chyba on był gdzieś indziej zupełnie. Bo no, wydaje mi się, że był tam, gdzie by te wiatraki, czyli... nie pamiętam już gdzie. Dobra. W każdym bądź razie... To muszę go rozkręcić. W każdym bądź razie nasze zadanko będzie tutaj. Dobra, informacja plus jeden. Też sobie mogę rozkręcić. Ty. Ja będę teraz szukał rzeczy, które pewnie nie zmieszczę. No to jest stymulant. Ale stymulant to mogę komuś dać. I ktoś ma nawet u nas stymulant. Ktoś... Ty masz stymulanty? Tak, ty masz bardzo dużo stymulantów nawet. Tyk. To tu dalej. O. Strzykawy. I cyk. O, formalina. Ajajajajaj, formalina to bym chętnie zabrał, kurna. Zamiast szlamu. Bo szlam jest łatwo zdobyć, nie? O. Pan strażnik. By nie taki, jaki bym chciał, nie? To też jest taki minusik. Dobra, ale to teraz tak. No to teraz... chodź, Bondar. I chodź, Szczyrysław. I co, i Śmierdziel? Śmierdziel, chodź. Fajnie jakby poszedł do tyłu. O kurde, mnie napierdzielają. Cyk, no właśnie, tego by się teraz przydało odepchnąć jakoś. Ale na razie nie mogę. Cyk, o o. Czekaj, czekaj. Tu jeszcze. Może on sam pójdzie do tyłu. Nie. Łatwo. O, uleczył go trochę. Dobra, to jest szansa dla nas, bo teraz możemy tak. Obrażenia. Co? Aha, bo to jest ten.
Dobra. Tak, jest obrażenia, cyk. 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 Teraz z rzutem to mi to nic nie da. Nie zbliżaj się do mnie. Dobrze. O to mi chodziło. Dobra, bum. Łatwo. Cyk. A, źle zrobiłem przed na siebie. Słyszysz, ja mam obrażenia od ruchów. No i łatwiutko. I cyk, i bierzemy wszystko. Cyk. Dobra. To co, Lanaxa? Dajemy? Och, witaj, bo niezbyt bystry, ale jakże przydatny kolego. Ano, dzięki tobie udało mi się wykonać 7-milowy krok z bloku aż tutaj. No dzięki tobie i temu pijanemu idiocie, którego użyłem jako taksówki. A zatem, co cię tu sprowadza, serdeńko? Korzystałeś mnie? Aj, aj, po co takie ostre słowa? Nie mam, rozumiesz, nóg, rąk, ani innych koniczyn, więc muszę wykorzystać mój umysł. A ten ma cudowną łatwość zdobywania przyjaciół i pomocników takich jak ty. Pomogłeś mi dotrzeć do celu i jestem za to naprawdę wdzięczny. A zatem, co cię tu sprowadza? Czy mógłbym coś dla ciebie zrobić? Ja już raz przydałeś się, więc czemu nie? Czas na główną część mojego planu. Potrzebuję 2 płytek drukowanych. Przyniesiesz mi je? Planujesz? Nie, chcę zapeszyć. Jeśli wszystko się uda, wyjaśnię szczegóły. Jako mój wierny pomocnik zajmiesz szczególne miejsce w nowej hierarchii więziennej, na którą pracuję. No ty na to. A może chcesz użyć mojego ciała? To byłby naprawdę świetny test. Fajna oferta, z pewnością warta rozważenia. Właściwie mogłoby to jeszcze bardziej ułatwić sprawę. Zgoda, zróbmy to. Najpierw jednak potrzebuję tych płytek. 2 sztuk. Daj płytki. Cudnie. A teraz się zrelaksuj, ok? Zamknij oczy i myśl o niczym. Odliczaj od 10 i dotknij mnie, kiedy mój umysł będzie pusty. Skup się mocno i dotknij maszyny. Czujesz chód wędrujący z urządzenia przez ramię do ciała. Skupiasz się na zatrzymaniu go w klatce piersiowej i uniemożliwieniu rozprzestrzeniania się. Zdaje się, że na razie to działa. Materia nieustannie próbuje się rozprzestrzeniać. Nie wiesz, jak długo będziesz w stanie jej odbierać. Oho! No i proszę bardzo. I mamy sobie obcego. Obcy. 8 pasażer Nostradamus. Dobra, ale to wtedy... nie mam teraz to... właśnie formaliny. Tu gdzieś jeszcze mogę pozbierać formalinę, nie? O, tutaj. Cyk. O tych to nie pozbieram. Ale... czy ja bym mógł jeszcze zaatakować strażników? 1, 2... Tak, będę mógł jeszcze zaatakować tutaj strażników tych. Dobra, to idziemy. Żeby zrobić zadanko, nie? Co ty tam? Nadzieja. Ostatnio umiera. Zagraj mi. Na fujarce. Znaczy nie, na mojej. Znaczy w sensie... dobra, nie, nie kompromitujmy się jeszcze bardziej. Zagrał przynajmniej. Dobra, i tu strażnicy. I tu jeszcze bym chciał lać tych strażników. To co jeszcze mamy? Kansas i Szczyrysław i Śmierdziel. Cyk. Dobra. A my tu mamy siebie. Czekaj, bo my... o kurde. Nie, ale mamy też mocne ciosy. A czemu nie mogę zmienić tej broni? To jest w ogóle ciekawe. Dobra. Oho. Panie dronik, proszę mnie tutaj zbawić z pokoju. Dobra, nie będzie tu. Cyk, teraz tak. Rusz naprzód.
Teraz tak, ty rusz naprzód tutaj, cyk. I cyk. Pan strażnik mnie prądem tutaj próbuje popieścić. A czemu ja nie mogę zmienić tego na tej broni? Czemu ja nie mogę zmienić się w tym momencie? Kiepsko. Ale mogę też użyć tego. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Dobrze. Cyk. Po mordzichu. Dobra, cyk. Robimy to tak, gryzionko. I wstecz. Robimy to tak. Naprzód to jest to. Gryzionko. Gryzionko. Rusz naprzód. Cios, cyk. Drugi cios. Taki cios. I jeszcze jeden taki cios. Tyk. Gnoju. Ojej. Już szura będę musiał zaraz ratować. Mogę go leczyć w sumie. Teraz tak. Do przodu. Gryzienie. Elegancko. Jeszcze jedno gryzienie. To typ już umrze. Na pewno. Tu mógłbym jeszcze tego z tyłu. Dobra, łatwo. Rusz naprzód jeden. Rusz naprzód jeden. Mogę tak to zrobić. Użyj. Jeszcze. Bo teraz by była tura tego robota, to lepiej było użyć tego stymulanta, żeby go dobić, nie? Cyk. I kasiurka jeszcze wpadła. Cyk, cyk, cyk. Wróć do bloku. Muszę ten, noża sobie przemienić, bo... Kurde, noża nie miałem w ogóle. To jest w ogóle skandal. Musiałem piąchami trzepać strażników. O, bo tego wyrzucimy, a zamienimy sobie na normalnego. O, i teraz mamy też zadanka. Mamy tutaj. Już cię opętał? Nic nie widać. O kurde, na to się przypatrz. A więc masz go. Niesamowite. Znów nie doceniłem cudzego charakteru. Teraz musimy zdecydować, co z nim zrobić. Przepraszam, nie miałem czasu o tym myśleć. Wymyśliłem plan na wypadek, gdybyś nie dał rady. Na razie rób swoje. Niech myśli, że jesteście drobnymi kumplami. Skup się na tym, żeby cię nie dał kontrolować. Zwłaszcza idąc spać. A jeśli mnie opęta? Zostaniesz marionetką, ubezwłasnowolnionym, wykonującym rozkazy manekinem. Lepiej do tego nie dopuścić. Mam nie spać? To chyba nie będzie konieczne. Jeśli nie zaśniesz, Janax zorientuje się, że coś jest nie tak. Zachowuj się normalnie, ale bądź ostrożny, nie słuchaj jego szeptów. A potem... Przyjdź do mnie jutro. Jest jeszcze jedna książka, której nie przewertowałem, więc może nam się poszczęści. Bądź twardy. Razem dam radę. Razem dam radę, powiedział chłop. To mogę ten, to mogę dać szczurkowi jakiemuś, któryś miał to. Szczurek. Uchomorek. O, tu jest, dobra. Ten ma. Dobra. Tu jest zepsuty. Jeszcze bym musiał pogadać w takim razie z Lomo. Lomo, Lomo, Lomo. Pobiłem strażników, co ty na to? Chcesz pogadać? W porządku, rozmawiajmy. Jak zareagowali strażnicy, że pozdrawiasz ich ode mnie? Udało się, nasza najnowsza więzienna gwiazda. Dobra robota, ziom. Jak wrażenia? W ruch poszły narzędzia, czy wolisz
walczyć gołymi rękami. No to się to dobrze składa, bo przed chwilą walczyłem gołymi. Referuje ostre przedmioty. A nie, nic nie przebije. Nie, ostre przedmioty. I to zamiłowanie nas łączy. Mój dziadek zawsze mawiał, nie ma nic lepszego niż ostre narzędzie i truskawkowa posypka na pączku. Ale wróćmy do interesów. Twój wyczyn z pewnością pomoże nam zdobyć klientów. I tak się składa, że znam kogoś, kto rozniesie wieść o niebieskiej magii. Działaj z rozmachem i miej wielkie marzenia, zgadza się? Wróć jutro, sprawdzę to i przedstawię ci szczegóły. Do tego czasu wyluzuj się, prześpij, zasługujesz na odpoczynek. Nie wiem, czy to będzie takie łatwe, panie kochany, bo ja mam wirusa obcego w sobie, a tu w ogóle też różnic nie ma. Ale to dobrze, bo broni akurat nie czuję, żeby dla szczurów ta broń, bo nie mogę tego wyrzucić, nie czuję akurat jakoś tak dużej potrzeby, żeby szczury miały broń. Co jeszcze, zbroję może trochę, ale bronie, one mają te swoje naturalne pazury i im dobrze to wychodzi. Dobra, tak naprawdę to idziemy chyba spać. Nie wiem, co to tam wyczyna. Niebezpiecznie tak sobie spać. Oko na Maroko. Formalina. Nie mam formaliny? Babo. Tutaj to. Nóżka. Oho. Już mam za dużo tych. I to już. To już niedobrze. To już niedobrze. Ewentualnie będę mógł pierdyknąć sobie jedzonko z rańca. Ebeda, dełko fa. O, dełko fa. Prymitywny majher. Dobra, idziemy spać po prostu. Zakończmy dzień. Zakończmy tą farsę dzisiejszą. Dobra. Teraz będzie questik. Znaczy questik, no... pogadanko. Imś. Nadzieja spada, głód wzrasta. I już powtarzają się strasznie te... A właśnie, może te skóry właśnie. Cyk. Formalinka nie. To raczej też nie. Mógłbym na przykład zjeść... A, tylko żeby tutaj raz sam głód podskoczył. Zyskuję relację. O, cyk. Oho! Ja zapomniałem, że ja miałem mu zapłacić. Będę się lał najwyżej. Dobra. O, bogowie, walka! Pora skopać ci tyłek. Oto co się stanie, jeśli nie spełni ich moich życzeń. Ja mogę mu zapłacić, bo w sumie on tam dużo nie chciał, nie? Dobra, dawaj tutaj koleżankę. O, ale nie mogę już tego. Śmierdziela. A on i tak lata, nie? O ty gnoju. O ty gnoju patentowany. Z kolegą przyszedł w ogóle. Kto to jest w ogóle ten? Andy Cannon. Ty, we dwóch przyszli w ogóle tu. Gnoje. Oho, to może być... dosyć... traumatyczne przeżycie dla nas. Cyk. Oho, oszołomienie. Ładnie wpadło. Można by było tego szczura pchnąć. Ciągnij. To za późno. Chyba.
No. Musiał się wyzdrowieć ten szczur, a tak to teraz bez sensu. Czy ty możesz krwawić? Ty nie możesz krwawić, ani ty też nie. O kurna. To niedobrze. Ale mogę użyć na ciebie... na tobie pałki, psy. Krzołomienie. Nie, szczurek! Trzy, cztery. A tutaj dwa, dwa. To jest lepsze. Ale i tak... A nie, dla tym... ten może być... To zrobimy tak to. Ucizna 5. A to nie. Cyk. Hajty. Tylko, że oni latają, kurde, to i tak nie ma żadnego impaktu, jeżeli chodzi o te... Cyk. Tego mogę rzucić. Cyk. Tym. Lecz. Cyk. Gnoju. Rusz naprzód. Jeszcze pogryziesz go. Źle to robię, źle to robię. Ja muszę uleczyć mojego szczura. Moja szczurka muszę uleczyć. Cyk. Cyk. Dobra, przełomienie. Mogę też szczurka tak uleczyć. O. I siebie też tak. Gnoju. To pała patentowana. I co? I gryziemy. Cyk. Bum. Oszołomiony. Cyk. Jeszcze raz cios. Rusz naprzód. To mogę zrobić. Cyk. Typa w ten sposób. I rusz naprzód. Cyk. Gryziemy. Dobra. Dobra. Proszę nie ruszać mojego szczura. Bo mogę raz pierdyknąć i on zginie już przy następnej okazji. Typu nie żyje. Elegancko. Cyk. Nie będziesz mi tu mówił, jak mam żyć, gnoju. Masz tu ciosa. I raz, dwa. Walczy do końca. Silny człowieku. Masz tu kosę pod żebra. Kurde, on w ogóle nie ma krwawienia ani ten, ani nawet... Mógłbym teraz tutaj chyba też go oszołomić, nie? No właśnie. No właśnie, ja go mogę cały czas tutaj oszołomiać. I kurde, kosę pod żebra. Jeszcze raz. Też teraz już będzie po nim, nie? Cyk, robimy w ten sposób. No i po typach. Dwóch typów żem poskładał. No i pięknie. Jeszcze tu zbierałem jakieś rzeczy. Uuu, panie! O, panie! O, panie! Teraz tak, to zjeść.
Ma żona wątróbkę. No Jezus, no ile ten... Każdy inny rodzaj jedzenia, nie? To jest dopiero masakra. Dobra, to możemy dać mu. Daj. Pułapki ktoś miał, ale nie pamiętam kto. Dobra, to możemy mu dać. Mogę sobie wstrzyknąć nadzieję. Albo po prostu jeszcze pozbierać toksyny, o. Na typu leży. A toksyny to ktoś miał. Komuś dawałem toksyny. O, tu. Dobra. To wydaje mi się, że serum... Że tutaj miałem zapasik serum. Tak. Tyk. Elegancko. Codzienne zbieranie złomu. Czy ja gdzieś mogę spotkać moich ziomeczków? Czekaj, z tych gangu. Pytanie, gdzie? Tych, co chcieli... Gdzie ty jesteś? Stołówka. A ty? Też stołówka. I wygląda na to, że do stołówki idziemy w tym razem. Wygląda na to, że do stołówki. Ja będę tutaj, nie? Ile mam kasy? 250? Dobra. Niech będzie. Że naprawimy. Bo mam dużo kasy, tak naprawdę, w tym momencie. Ja mogę coś w ogóle tutaj takiego, coś fajnego porobić. Mogę sobie na przykład dronika złożyć. A, tylko będę hakujący, nie. A to mogę hakujący, mogę sobie zrobić cyk. W ten sposób. I dronika, cyk. I jeszcze jednego dronika, cyk. I model hakujący, cyk. No i elegancko, i formalinę sobie tutaj włożymy. To wykorzystane? Nie. O kurde, za dużo mam tych rzeczy tutaj. Co bym tu jeszcze mógł zrobić? Szczury zwykłe. Znaczy niezwykłe, ale te niezwykłe właściwie. Majherka bym mógł sobie zrobić. O, cyk. Tutaj. Dobra. Oszczep, rzut oszczepem, ale to potrzebuje szpikulców do oszczepa. Ale mogę sobie porobić za to te strzałki po prostu. O. Wtedy schowamy to. Przykład. Dobra. Jest gites majonez. Czyli co, do stołówki w tym momencie. Przydało dać tyk. Może później pójdziemy na siłownię? Aha, tylko że tutaj na stołówce to muszę uważać. Bo tu jest skaner. Bo tu jest skaner i muszę tak wyrzucić to tutaj. Elo! Ława sprawia, że jaśniejesz, ziom. Sprawia mi, że zabłyśniesz jak gwiazda. Co ty na to? Mam umowę z bańką, botem naprawczym z siedziby naszego gangu. Ma moduł nagrywający i zgodził się nakręcić reklamę siłowni Niebieska Magia. Reklama będzie w formie wywiadu z twarzą niebieskiej magii, z tobą. Okej. Okay. Wiem, że mogę na ciebie liczyć, ziom. Super, idź pogadać z bańką. Dobra, musimy kłuć żelazo póki gorące. Czym to pomoże? Jaja sobie robisz? Bańka to największe źródło plotek w całym więzieniu. Jeśli nakręci z tobą wywiad, pokażę to wszystkim. Hyperdowie grawitacyjnej pięści więźniom niezrzeszonym każdemu. Dlaczego ty tego nie zrobisz? Jak kiepski jest twój zwrok. Czy ja wyglądam na gwiazdę kampanii marketingowej? Za to od ciebie trudno oderwać wzrok. Super, idź pogadać z bańką. Zatem pogadamy z bańką. Idź, on już czeka. Pasz niebieskiej magii. Ja, to tylko pogadać, bo tam ten... Lepsz. A ty, ziom? Wymyśleć coś? Niech no ci się przyjrze. Oczy lekko wyłupiaste, cera ziemnista, brak widzieliny z nosa i uszu. Nie wyglądasz na opętanego. Całkiem nieźle. Zdaje się, że masz silniejszą bolę ode mnie. No cóż, niestety książka twierdzi, że Lanax nie da się zabić. A przynajmniej nie odnotowano takiego zdarzenia. Istnieje za to ponoć sposób, żeby go uwięzić. Chcesz spróbować?
Ja wygaduję, oczywiście, że chcesz. Nie możesz w nieskończoność nosić sobie tego pasożyta, bo w końcu przejmie nad tobą kontrolę. Musimy umieścić go w jakimś przedmiocie i napompować potężną magią. Jedynym jej sensownym źródłem jest reaktor zasilający całe więzienie. To jedyne wyjście? Innego nie znalazłem. Mam tu naprawdę fachowe źródła. Oprócz szaleństwa, iluzji i niezwykłych bestii, przewertowałem też eteryczne istoty wszechświata i poradnik mordowania wszystkiego, co się da. Trzymaj, weź tą broń. Dostałem ją od więźnia, którego leczyłem krótko po rozpoczęciu odsiadki. Powinna się dobrze sprawdzić w roli pułapki. Ja mam tutaj jakąś broń. Rękawice? Okej. Okej. Ja to tutaj nawet nie muszę zbierać już żadnych rzeczy. Bo ja mam wszystkiego dużo. Abym poszedł... Dawaj skan. O. W sumie to można by było pójść. Tak naprawdę. Bo teraz tak, tu mam jeszcze do przebadania miejscówki. Jakbym poszedł tu, to by było tu. Ale tutaj mamy questa i tutaj mamy też szczura, którego ten potrzebował grzyb szału uzbierać. Pójdziemy pewnie do węzła do zasilania. Do siłowni najwyżej pójdziemy kiedy indziej, bo tu jest bardzo prosta droga małą ilością walki. Ale to pewnie zrobimy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku w kosmicznym więzieniu. Nara.